Wskazaniem do wykonania nefrektomii bądź nefrektomii częściowej jest najczęściej choroba nowotworowa tego narządu. Coraz częściej kwalifikujemy pacjentów do nefrektomii częściowej, czy też resekcji częściowej nerki z powodu stosunkowo niewielkich guzów. Dzięki nowoczesnej technice operacyjnej, różnymi metodami, jesteśmy w stanie usunąć sam guz z pozostawieniem zdrowej części miąższu nerkowego, z identycznym efektem onkologicznym, jak w przypadku całkowitego wycięcia narządu. Zdarzają się oczywiście przypadki szczególnie zaawansowanych guzów, czyli krótko mówiąc obrazowo dużych guzów, kiedy nie jesteśmy w stanie ich usunąć selektywnie, wybiórczo i wtedy musimy usunąć cały narząd, pod warunkiem, że druga nerka funkcjonuje prawidłowo. Choroba nowotworowa nerki stosunkowo późno daje objawy. Daje objawy wówczas, kiedy guz jest duży, albo wtedy, kiedy nacieka tak zwany układ kielichowo-miedniczkowy, czyli wewnętrzną część nerki. Wtedy może krwawić do wnętrza tego układu, dając objaw w postaci obecności krwi w moczu. To jest bardzo groźny objaw. Wszystkich bardzo uczulamy na tego typu objaw, który zmusza nas, powinien nas zmusić do szybkiej wizyty u urologa. O wyborze metody operacji decyduje przede wszystkim doświadczenie operatora, wielkość i lokalizacja guza, doświadczenie i wyposażenie ośrodka, no i konstytucja, czyli budowa ciała pacjenta. Mamy obecnie do dyspozycji kilka technik częściowego usuwania guzów nerek, czyli możemy to robić za pomocą klasycznej operacji otwartej. I takie operacje wykonywane są, jak sądzę, w skali naszego kraju najczęściej. Możemy to wykonywać metodą laparoskopową z różnych dostępów, bądź wreszcie metodą laparoskopową wspomaganą robotycznie. Metodę resekcji częściowej nerki laparoskopową wspomaganą robotycznie stosujemy w przypadku pacjentów z guzami szczególnie trudnymi. Trudnymi do usunięcia metodą laparoskopową. W takich przypadkach, w których alternatywą dla tych pacjentów byłaby operacja otwarta. Czyli są to guzy stosunkowo duże, położone w trudnej chirurgicznie lokalizacji, czyli albo wewnątrz nerki, albo w górnym biegunie nerki, albo na tylnej powierzchni nerki, albo w okolicy dużych naczyń nerkowych, które w przypadku laparoskopii stwarzałyby ryzyko dużego krwawienia śródoperacyjnego. Urologii korzystamy, podobnie jak zresztą w innych dziedzinach zabiegowych, korzystamy z trzech metod leczenia. To są metody klasyczne, otwarte, metody endoskopowe wykorzystujące otwory naturalne i wreszcie metody laparoskopowe. Żeby to w sposób obrazowy opowiedzieć, można to porównać do konieczności naprawy jakiegoś sprzętu w pokoju, który jest zamknięty. Operacja otwarta to jest brutalne wyważenie tych drzwi, wyciągnięcie tego zepsutego mebla i wstawienie tych drzwi tak na oko, które się jeszcze chwieją, a często wypadają. Tak wygląda operacja otwarta. Operacja endoskopowa z wykorzystaniem otworów naturalnych to jest zajrzenie przez dziurkę od klucza i takimi metodami również dysponujemy. I w tym pokoju jesteśmy w stanie się nie tylko rozejrzeć, ale również poszczególne elementy, meble naprawić. I operacja laparoskopowa, czy laparoskopowa z użyciem robota, to tak jakbyśmy te drzwi odrobinkę uchylili, zrobili co trzeba w pokoju, po czym delikatnie zamknęli drzwi, nie zostawiając żadnego śladu. Zdecydowanie pacjenci po operacjach minimalnie inwazyjnych, czyli po operacjach laparoskopowych albo laparoskopowych wspomaganych robotycznie, ich przebieg pooperacyjny jest o wiele gładszy, jak mówimy kolokwialnie, czyli oni krócej leżą w szpitalu, utrata krwi śródoperacyjna jest niższa, liczba powikłań jest mniejsza. Dolegliwości bólowe odczuwane w okresie pooperacyjnym są znacznie krótsze i wreszcie całkowity czas powrotu do pełnej aktywności u tych pacjentów jest znacznie krótszy niż po operacjach otwartych. Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie od lat specjalizuje się w operacjach minimalnie inwazyjnych, szczególnie u pacjentów onkologicznych, uroonkologicznych.
Dotyczy to zarówno nowotworów pęcherza, jak i nowotworów gruczołu krokowego, jak i u pacjentów z nowotworami nerek, o których dzisiaj mówimy. Operację resekcji nerki wykonujemy od lat, częściowej resekcji nerki wykonujemy od lat metodą laparoskopową z dostępu przezoczewno i zaoszczędnowego. Od niedawna, dzięki temu, że ośrodek wzbogacił się o urządzenie robotyczne, jesteśmy w stanie również zaproponować wybranym pacjentom również taką operację wspomaganą tymże urządzeniem. Te operacje powinny być refundowane. Mamy już jaskółkę w tym względzie. Od niedawna mamy refundację na operacje robotyczne w zakresie raka gruczołu krokowego ograniczonego do narządu. Jeśli chodzi o nowotwory nerek, jestem gorącym orędownikiem wprowadzenia refundacji w tym względzie, ponieważ za każdym razem powoduje to duże oszczędności w systemie zdrowotnym, ponieważ ci pacjenci, najczęściej aktywni zawodowo, biorąc pod uwagę ich wiek, mogą szybciej wrócić do pełnej aktywności bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Operacje robotyczne to bezwzględnie przyszłość chirurgii, a w zasadzie w krajach wysoko rozwiniętych to jest teraźniejszość. Nie ma mowy o współczesnej, nowoczesnej urologii, czy chirurgii ogólnej, czy ginekologii bez operacji robotycznej. Na szczęście w tym kierunku idzie również polska chirurgia i polska urologia. Tych urządzeń różnego rodzaju jest coraz więcej w naszym kraju. Spotyka się to z zrozumieniem decydentów, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Mamy pierwsze refundacje, w związku z tym rozwój tych metod jest nieuchronny. I proszę pamiętać, że to nie jest fanaberia urologów czy chirurgów, że chcą mieć taki sprzęt, tylko to jest chęć dorównania najlepszym ośrodkom na świecie i chęć zaproponowania polskim pacjentom dokładnie tej samej opieki i tych samych zabiegów, jakie mogą mieć w krajach wyżej rozwiniętych.